poprzednich odcinkach. Istnieją inne, mroczniejsze siły, które tylko czekają, by uderzyć. Nadchodzi coś dużego. Musimy być gotowi wcześniej. Tylko wybraniec może je otworzyć i w przyszłości odbudować Ligę Legend. Prawdziwego przeznaczenia kryształów nie znamy. Wiemy jednak, że to najsilniejsza moc we wszechświecie. Nadal mam swój własny cel, odnaleźć pozostałych mistrzów. Tak, jak przypuszczałeś, Andrzeju. Nic nie pamięta, nic nie wie. Nie może się dowiedzieć. Alcatron. Nadchodzi. Przygotujcie się. Ha, ha, ha. Witajcie, przyjaciele. Spierdalaj. Spokojnie, staruszku. Po co tutaj przybyłeś? No może, kurwa, po to, co mi się prawowicie należy. Nic ci się nie należy. Artefaktem opiekuje się teraz Rada Magów, a my przysięgaliśmy go chronić. Nawet przed tobą. Och, jaka szkoda, że wam się nie uda. Frajerzy. Jak śmieszne. Kryształ mocy. Co tak stoicie? Ognia. To jest wasza zagłada.
zabawy. Powiedziałem koniec. O kurwa. Miniony Andrzej wkracza do akcji. Wypierdalać. Z Andrzejem wojuje. Od Andrzeja ginie. Wytrzymały z ciebie staruszek. Ale to koniec. Nareszcie. Najpotężniejsza broń świata jest moja. Pierdol się. Słyszałeś może o mistrzach. Wpierdolna, Flesza, Ignite'a. Myślą, że panują nad mocą kryształów. Ale tylko ja znam ich prawdziwą potęgę. Minion Andrzej, spóźniłeś się. Mam już to, co chciałem. Chyba nie myślisz, że pozwolę ci to zabrać. Powiedz, co ty mi możesz zrobić? Mnie się nie da pokonać. Zobaczymy. Ha, ha, ha. Zajebać go. Nawet ty mnie nie powstrzymasz, Andrzej. Mój plan jest bezbłędny. Przeznaczenie jest nieuniknione. Twoim przeznaczeniem jest zginąć. Tak, tamta linia czasu już dawno przestała istnieć. Och, ale ty nadal myślisz, ty nadal wierzysz, że on ich zjednoczy. Ale to ci nie stanie. Co ty pierdolisz? Patrz. Wszyscy
wszyscy zginą. Przeznaczenie jest nieuniknione. Nastąpi pokój za naszych czasów. To niemożliwe. A jednak... Niemożliwe. Nie zgadzam się. Skąd ty to kurwa wziąłeś? Z twojej dupy. Fajnie było, ale muszę już lecieć. No i się zaczęło. Siema Franku, kurwa. Mógłbyś zapukać. Wiesz już, jak się obsługiwać pudełkiem? Wiesz, jak działa? Nie za bardzo, to jest skomplikowane. Czemu tu nie ma sterowania głosem? A może... Pudełko, włącz sterowanie głosem. Włączone. Ja pierdolę, działa, nie wierzę. Powiedz, co oznacza ta czerwona kropka, co świeci się od rana? Wiadomość alarmowa otrzymana dziś rano, zabezpieczeni 10 poziomem dostępu. No to, otwórz. Wykryto osoby nieautoryzowane. Okej, to ja już idę. Nie zostań. Pozwalam mu zostać. Upoważnienie przyjęte. Otwieram wiadomość. Kurwa, Alcatron opadł. Alcatron opadł. O kurwa. Co? Co to jest Alcatron? To była jedna z naszych najbardziej chronionych i zabezpieczonych placówek. Znajdował się tam jeden z najpotężniejszych artefaktów. Liga powierzyła jego ochronę Radzie Najpotężniejszych Magów. To miejsce było odcięte od świata zewnętrznego. Chroniła je bariera, którą wznieśli starożytni, dzięki najsilniejszym zaklęciom ochrony. Jakim cudem Alcatron mógł upaść? I co z tym artefaktem? Bez pozostałych jest bezużyteczny, ale właśnie przez takie rzeczy musimy odbudować ligę, by zabezpieczyć i chronić inne artefakty. I rozjebać diamenty, oczywiście. Pudełko, pokaż, co trzymano w Alcatronie. Polecenie odrzucone. Co czemu? Dane na ten temat zostały usunięte. To dziwne. Bardzo dziwne. Ale, choć już, za niedługo, przybędą nowi członkowie ligi. Kto?